Anglii. Polaków w Anglii zabija mentalność przywieziona z kraju rodzinnego. Przez wieki nasi sąsiedzi próbowali nas zniszczyć jako naród. Często militarnie, ale najłatwiej pokonać wroga, jeżeli jest skłócony sam ze sobą. Tak więc podczas II wojny światowej do dziennej racji chleba Polak otrzymywał pół litra wódki. Wiadomo, na stole wódka, uciecha krótka. I tak wytworzył się nawyk, że do baru nie idzie się człowiek odprężyć i zrelaksować, tylko ponarzekać i wywołać burdę. Niestety to właśnie dobrobyt brytyjski umożliwia nam picie praktycznie na okrągło, czyli życie ogranicza się do ciężkiego 60-godzinnego tygodnia pracy i jeszcze cięższych weekendów. Żadnego progresu w dorosłym życiu. Czemu? Czy pod zaborami, czy podczas komunizmu, jeżeli coś osiągnąłeś, zdobyłeś używając inteligencji, to okupant ci to zabrał. Pierwsze 50 lat po wojnie to okres, gdy wszystko należało do partii. Komunistyczna partia wszędzie, gdzie się pojawiła, skundlała i zatrważała pojedyncze jednostki, każdego, kto w jakikolwiek sposób wyróżniał się z tłumu. Jak wiele światłych idei, komunizm przenoszony na grunt ludzki okazał się przekleństwem, ale jego skutki obserwujemy do dzisiaj. Po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku rozpoczął się czas odwracania tego procesu i doceniania indywidualnych osiągnięć. Jakkolwiek partia nie istnieje, to pozostawiła nam zazdrość. Nie powiem, że zazdrość jest tak całkiem zła. Czasem inspiruje, aby osiągnąć to samo, co ma sąsiad, kolega z pracy i tym podobne. Na wzbudzaniu zazdrości opiera się reklama. Przekaz dla konsumentów jest zawsze podobny. Kup to czy tamto, a będziesz szczęśliwy, tak samo szczęśliwy, jak pięknie wygląda dany celebryta, modelka czy inny Photoshop. Ale niedobra jest zawiść. Zamiast koncentrować się na własnym potencjale, stajemy się robotami walczącymi o każdy grosz. Brak elementarnej edukacji finansowej powoduje, że pracujemy ciężko. Zamiast podnieść kwalifikacje i zarabiać dużo więcej w mniejszym wymiarze czasu. Nie wspominając o dźwigniach finansowych. Dla imigranta posiadanie stałej pracy jest dobre jako początek. Aby poczuć się bezpiecznie w nowym kraju, należy mieć znajomości z tubylcami. Tak więc wcześniej czy później wymagany jest komunikatywny angielski. Z tego co wiem, oprócz kilku dobrych prywatnych szkół językowych, naturalnie każdy college umożliwia efektywne kursy, jak również job center za jakieś grosze czy też zupełnie free. Wystarczy zamiast 2 godzin telewizji w tygodniu ruszyć tyłek i po kilku semestrach dobrej nauki świat będzie wyglądał całkiem inaczej. Edukacja finansowa. 66% domów w UK jest w rękach prywatnych. Ile w naszych? Wiemy to najlepiej, gdy co piątek odwiedzamy frienda, aby wręczyć mu lwią część naszych zarobków. Wygląda na to, że brytyjskim bankom nie za bardzo zależy na tym, aby imigranci zaczęli przejmować majątek nieruchomości. Ale na przykład financial brokers umożliwiają przejęcie własności domu po wpłacie 5%. Mój dom moim zamkiem, powiadają Anglicy. Jakkolwiek powiedzenie, spotkasz Polaka za granicą, spierdalaj, jest ciągle w obiegu, to czasy się zmieniły. Nie gnębią nas okupanci, a praca Polaków
i osiągnięcia oraz chęć integracji cieszą uznaniem i poważaniem w Wielkiej Brytanii. Może to dobry pomysł, aby u progu świąt spojrzeć na rodaka z ludzkim uśmiechem, a wzajemne relacje oprzeć na odrobinie bezinteresownego szacunku.